Wojtka, czy karna ekspedycja z Miechowa obtoczyła czarną sień, zabrała zapadników i przetrzymywali w szkole, pilnowali ich Niemcy. No i szli do następnej miejscowości, przyleciał jeden goniec, przyleciał i do kapitana Steba i do Zęba i powiedział tak, że pacyfikują czarną sień. I oni szli do innej miejscowości, a my się zaczęli w zbożu. I jak już byli blisko, wydał rozkaz ognia i z karabinu maszynowym zaczęliby do nich strzelać, tak, że mi większość wytłukli, trochę uciekło. Ale między nimi był ranny, był major. Był ranny tylko. I komendant go wziął i powiedział tak, darujemy panu życie, jeżeli pan wypuści zakładników. I poszliśmy tam do Czarnocina i on właśnie powiedział po niemiecku, żeby wypuścili Czarnocin, że będzie darowane tym Niemcom, to tam ich pilnowali, że będą mogli wrócić do Miechowa. Tak się stało. Jeszcze powiedział mu komendant Step, powiedział tak, żeby nie było odwetu, żeby dał słowo honoru. I ten major dał słowo honoru, odwetu nie było. Za tych Niemców, co my poszło, zginęło ich prawie ponad 20. Tak. I uwolniliśmy właśnie Czarnocin. Zdobyliśmy działko przeciwpancerne. To była wielka radość, działko przeciwpancerne.